Prawo do aborcji stanowi o możliwości przerywania ciąży w sytuacji ostatecznej. Ja nie jestem zwolenniczką aborcji, ale jestem gorącą przeciwniczką odbierania kobietom praw i zaostrzania tej ustawy. Bo nikt nikogo nie zmusza, według polskiego ani jakiegokolwiek innego prawa, do dokonania aborcji. Więc też nikt nie ma prawa zabraniać kobiecie, szczególnie w tak dramatycznych sytuacjach, dokonać tego wyboru. W krajach zmierzających do autorytaryzmu czas epidemii wykorzystuje się do tego, żeby odbierać prawa obywatelskie. I pod pretekstem tej ustawy próbuje się dzisiaj odebrać prawa obywatelskie polskim kobietom. Mam nadzieję, że ten projekt dzisiaj trafi na stałe w niepamięć. Zostawcie kobiety w spokoju. Po raz kolejny politycy PiS z butami będą wchodzili w życie kobiet w Polsce. Myślicie, że będzie cicho, że nie będziemy protestować, nie będziemy głośno o tym mówić. Ale my będziemy krzyczały bardzo głośno. Torturą jest zmuszanie kobiety do donoszenia ciąży, jeśli wiemy o tym, że w trakcie porodu dziecko umrze. W imieniu tych Polek i Klubu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o odrzucenie projektu obywatelskiego w pierwszym czytaniu. To wstyd, że Wysoka Izba w okresie zamykania wszystkich Polek i Polaków w domu zajmuje się tym tematem. Nie zgadzamy się na to, aby klika opętanych religią fundamentalistów w imię swoich prywatnych przekonań zmuszała i pod cieniem epidemii sprawiała, że tu w Polsce będziemy mieli piekło kobiet. Nie zgadzamy się.